słuchacie go w radiu, oglądacie w telewizji, codziennie daje nam pozytywną energię, uśmiechu, radości, zadowolenia. Dziś mam zaszczyt przedstawić wam Kamila Basbaleja! Tyle miłych słów, dziękuję ci pięknie, cudownie. Jest bardzo miło. Kim tak naprawdę jesteś w telewizji? Kim tak naprawdę jestem w telewizji? Co teraz tak naprawdę mniej się pokazuje w telewizji, głównie w internecie i myślę, że to jest coś, co będę chciał robić teraz przez najbliższy czas, przez najbliższe miesiące. Jestem sobą. Zawsze gdziekolwiek się pojawiam i gdziekolwiek występuję, staram się być sobą. Nie jakimś tam sztucznym panem z telewizji. Pomyślałem sobie kiedyś, że fajnie by było, żeby ludzie, którzy mnie oglądają, mieli taką myśl: kurde, ten facet jest taki naturalny, ten facet jest taki jak ja i dlatego go lubię. Więc na twoje pytanie odpowiem, staram się być sobą i zawsze będę, obiecuję. A jakie masz wpadki w radiu? O, tych wpadek jest tak dużo. Najczęściej to są wpadki, kiedy coś przestaje działać. Jakby wtedy zawodzi nas sprzęt i wtedy trzeba mówić. Radio nie znosi ciszy. Kiedy się pojawia cisza w radiu, to jest najgorsze, co może być, cisza w radiu. Więc wtedy mówimy bardzo dużo. Ja nie mam problemu z mówieniem. Generalnie od dziecka mówiłem bardzo, bardzo dużo, ale wyobraź sobie, że siedzisz na przykład i mówisz, że teraz dla państwa zagra Michael Jackson. Naciskasz guzik i Michael Jackson nie gra. I komputer się zawiesza. No i wtedy trzeba kombinować. I teraz w najlepszym wypadku sprzęt po chwili wraca. Odwiesza się, jest gotowy do użycia. No ale są sytuacje, w których on nie, znaczy może teraz nie, ale jak pracowałem w mniejszych rozgłośniach, to zdarzały się takie historie, kiedy sprzęt zupełnie przestawał działać i mieliśmy na przykład, tak miałem w radiu akademickim, w moim pierwszym radiu, jak byłem tak samo młody jak ty, w moim pierwszym radiu miałem za sobą ścianę płyt. I jak coś się popsuło, to mówiłem, ręką sięgałem po płytę i mówię, proszę bardzo, teraz Michael Jackson z płyty. A drugim rodzajem wpadek są tak zwane śmiechawki. Czasami się zdarza, że jest tak wesoło w radiu, jest tak wesoło na antenie. Ostatnio właśnie miałem taką sytuację, kiedy koleżanka czytała wiadomości na żywo, a mnie się, nie wiem, czy to powinienem mówić do kamery, no dobra, powiem, a mnie się potwornie chciało sikać. Ale tak ekstremalnie. I w radiu mamy ten problem, że no, jakby mamy mało czasu, żeby wychodzić, czekamy na reklamy, a tu akurat był serwis i ja tak się chciałem, mówię. Jak serwisantka włącza jakiś dźwięk, jakiś jest reporter albo jakaś relacja, to często wyłącza mikrofon. Jak wyłączyła ten mikrofon, to jej powiedziałem: słuchaj, a nie możesz szybciej czytać, bo ja już nie mogę. I ona tak, widząc mnie, jak się tak po prostu wije jak piskosz, zaczęła się tak śmiać, że nie była w stanie dokończyć czytania wiadomości. A i powiedzieliśmy: drodzy państwo, ja bardzo przepraszam, ale ja już nie mogę, muszę sprawdzić, czy stoją rowery. Słuchajcie, ludzie dzwonili, mówili, to było świetne, to było naturalne. Wracamy do tego, o co pytałaś. Naturalność jest najważniejsza. Ale wpadek w radiu jest dużo i podejrzewam, że jeszcze masa przede mną. A czy stresowanie ciebie przed kamerą, występowanie, to ciebie stresuje to? To zależy, jaka jest to kamera i to zależy, czy mamy tak wspaniałą prowadzącą jak teraz i czy mamy tak wspaniałą publiczność tutaj. Czy na przykład jest sytuacja, w której jest jakaś negatywna energia na planie, albo z innej strony, kiedy prowadzę duży festiwal. No, prowadzenie dużych festiwali jednak do kamery bywa stresujące, no to z racji tego, że tam wszystko musi być idealnie. No i tam też się zdarzają niestety potknięcia, kiedy mamy przygotowaną zapowiedź, kiedy mamy mówić przez minutę na przykład i nagle mamy taką słuchawkę w uchu, gdzie mamy reżysera. I pan reżyser na przykład nam mówi: scena nie gotowa, szyjcie. I to jest najgorszy moment, jaki może się nam przytrafić, kiedy wiemy, że ogląda nas miliony telewidzów, że mnóstwo ludzi jest przed sceną i wszyscy czekają na występ Lady Punk, a my wiemy, że jest jakiś problem techniczny, bo dostaliśmy taką informację i musimy gadać i gadać i gadać i gadać, czekając, aż dostaniemy informację, scena gotowa, może się zaczynać. To jest wtedy dopiero najbardziej stresujące. Czy jak masz przygotowane pytania, to musisz je najpierw przeprowadzić z szefem swoim? Nie. Nigdy nie było takiej sytuacji, w której mam jakąkolwiek kontrolę. Ja akurat cieszę się tym, że mam naprawdę ogromny kredyt zaufania. Od samego początku tak miałem, że
ewentualnie po tym, jak coś powiem, albo palnę na antenie, to zdarzają się historie, w których ktoś mówi, słuchaj, no może było za mocno, może to było niepotrzebne, może niepotrzebna kontrowersja może się pojawić po tym, co powiedziałeś, więc... Ale jeśli chodzi o to, co się dzieje przed wywiadem, przed anteną, nikt nigdy nie wkraczał w tę sferę takiego zaufania. Czy ty, Kamilu, masz jakieś zwierzątko? Mam psa, cudownego pieska, Shih Tzu, Lili jest taka kochana, w ogóle Lili jest najlepszym psem świata, to każdy właściciel tak mówi, ale Lili ma to do siebie, że jak nie ma nas przez, nie wiem, godzinę i wracamy do domu, to ona się zachowuje jakby nas nie było przez dwa dni i po prostu ma ochotę cię zalizać na śmierć. Po prostu jak dopadnie człowieka, to by wylizała całego po prostu uszy, oczy, wszystko. Uwielbiamy, naprawdę. Ma pół roku, już nie jest takim szczeniakiem. No jak była szczeniakiem, to oczywiście obsikiwała cały dom, obgryzała nam dywany, gdzieś tam meble, ale teraz jest tak kochana, że ją uwielbiamy wszyscy. Bo ja też mam pieska, Karmelka. Cudownie. Shih Tzu. Też Shih Tzu? Tak. A, to jest najlepsza rasa świata, tak. Jest tak łagodna, jest super, super. A co cię dzisiaj inspiruje w życiu? Ludzie mnie inspirują. Jakby nie ukrywam, to jest dla mnie historie ludzkie, to kogo spotykam, to z kim rozmawiam, to co czytam. O ludzkich historiach. To jest dla mnie najważniejsze. Bardzo często staram się szukać historii, które spowodują, że będę lepszym człowiekiem, mówiąc tak. A ja bym chciała, żebyś w przyszłym roku zagrał mi 4 pory roku i Valdiego na moje urodziny. Ale na czym? W radiu. W radiu, a myślałem, tak. Że zagrał, wiesz, już się przeraziłem. Nie, w radiu, żebyś... Kiedy masz urodziny? 6 maja. Załatwimy, tak. Nie ma problemu, załatwione. A czy chciałbyś zaprosić do swojego studia osoby niepełnosprawne? Mieliśmy nawet taki epizod też, kiedy nagrywałem program Mamma Mia w Telewizji Polsat. Tam bardzo często gościliśmy, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby mówić o niepełnosprawności, żeby pokonywać bariery. To jest szalenie istotne, więc ja jestem jak najbardziej otwarty. Wpadaj, kiedy masz ochotę. A gdzie to twoje studio się mieści? Czerska 8 przez 10 chyba tak. Na Mokotowie, niedaleko stąd. 15 minut bez korków, także jak będziesz miała ochotę zobaczyć gdzieś studio radiowe, to śmiało, zapraszam. Jesteś w ogóle wspaniałym. Ja? Tak. Naprawdę? Gdzie tak. Tam? Zwykle. I takiego widzę. Naprawdę, bardzo tak. Szalenie miło. Masz bardzo dobry głos. Kto ci ten głos dał? Siła wyższa chyba, słuchaj, ale po tacie mam ten głos, wiesz? Jest też ciekawe, że mój tata też ma taki głos, bardzo taki niski, mocny. I zawsze mama się śmieje, że jak rozmawiamy rano albo wieczorem, na przykład posiedzimy sobie tam przy wodzie i ona nie słyszy, kto mówi dokładnie, tylko jest na przykład w swojej sypialni, to słyszy takie dwóch mężczyzn z niskimi głosami, więc tak, tata też miał zawsze niski głos. Ja się nauczyłem tym głosem operować i pracować, ale to jest zdecydowanie po nim. Ja też pracuję w dziennikarstwie. Wiele się nauczyłam o Danii Rękawek. Idę w dobrym kierunku. Cudownie. Kupuję sobie mikrofon i będę dalej być dziennikarką. Ja trzymam kciuki, słuchaj, bo naprawdę świetny warsztat, świetne pytania i w ogóle zero stresu. Bardzo jesteś przygotowana do tej rozmowy, także cudownie, moja droga. Albo nawet, tak dalej. Nawet z tobą. No właśnie widzę, także trzymam kciuki. Jestem naprawdę pod wrażeniem z wieloma... Aż mi głos odebrało. Widzisz, dużo mówiłem, muszę napić wody. Nawodnienie jest najważniejsze. I powiem ci, że z wieloma dziennikarzami rozmawiałem, naprawdę, i życzyłbym sobie, żeby wszyscy byli tak wspaniale przygotowani jak ty. Naprawdę. Zdarzają się takie gałgany nieprzygotowane, które wychodzą i takie straszne kocopoły próbują mówić, a ty, proszę bardzo, przygotowana, uśmiechnięta, zarażasz optymizmem. Tak należy występować przed kamerą. Cudownie. Kamilu, o której zawsze wstajesz do pracy? Wiesz co, no ja przez 5 lat wstawałem bardzo, bardzo wcześnie, bo prowadziłem poranki. Na szczęście już tych poranków nie prowadzę teraz od jakiegoś czasu. Mam program popołudniowy, ale jak miałem poranki, to wstawałem o 4:30. To było nieludzkie. To była strasznie zła pora do wstawania, naprawdę. A co porabiasz w wolnym czasie, jak nie idziesz do pracy? Staram się słuchać muzyki, staram się odpoczywać, wychodzić z psem, chodzę na treningi, także... I spędzam czas z rodziną, bo tego wolnego czasu mam niestety niewiele, ale staramy się wszyscy dobrze bawić w domu. A jak się bawicie w domu? Czasami tańczymy, czasami gramy w gry planszowe. Uwielbiamy usiąść sobie wieczorem i pograć w gry planszowe. No, czasami siadamy przed telewizorem, robimy miskę popcornu i oglądamy jakąś bajkę. A czy myślałeś o takim spotkaniu ze mną, jak dzisiaj? Nawet nie śniłem o takim spotkaniu, moja droga. Nawet nie wiedziałem, to jest przepiękna niespodzianka dla mnie.
Bardzo jestem zaskoczony, Mila, naprawdę. Mnie trochę uświadomiła Ania, jak mnie nakręciła. Tak? Powiedziała mi. Zapomniałam. Jak mi wysłała zdjęcie z twoim pieskiem. Tak, widzisz, no. Być sobą to znaczy kochać osoby niepełnosprawne. Ja ciebie tak, takiego postrzegam. Jezu, zaraz się wzruszę, słuchaj, tak. Naprawdę. Że ty wszystkich kochasz, nawet swoją wspaniałą żonę, która dzisiaj z tobą jest. Wiesz co, bo jak człowiek nie lubi ludzi, to nie mógłby pracować w takim zawodzie, w którym ja pracuję. Trzeba kochać ludzi, trzeba kochać siebie, bo wtedy się wysyła dobrą energię w świat. A energia jest najważniejsza, od niej się wszystko zaczyna. A czy w radiu macie przerwę na zjedzenie? Wypicie herbatki, kawy? No, jak jest blok reklamowy, to czasami mamy 3 minuty na przykład, żeby zrobić szybki siku i zrobić sobie kawę jeszcze. Także musi nam to wystarczyć. Ale generalnie jest tak, że staramy się zjeść wszystko przed programem i po programie. Te 4 godziny, kiedy jestem, staram się być maksymalnie skoncentrowany na programie, szczególnie, że też jakby realizuję, mam stół emisyjny, puszczam muzykę, obsługuję jeszcze wiele innych rzeczy, więc tych możliwości, żeby napić się kawy, herbaty jest bardzo niewiele. A jaką puszczasz muzykę, Kamil? Złote przeboje teraz gramy, czyli największe przeboje lat 80., 90. i 2000. Są takie hity, które każdy z nas zna. Lady Punk, Perfect, Kombi. Myślę, że potrafiłabyś zaśpiewać. Moim wspaniałym gościem był dzisiaj Kamil Baleja! To dla ciebie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję za ten wywiad. Cudownie. No. Cudownie.